Siemaneczko moi kochani, z tej strony Paweł, a na dzisiejszym filmie derby Poznania, przełamanie Lecha i dublet Christophera Welde. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Lech po raz ósmy z rzędu wygrał w derbach z Wartą. Kolejorz pokonał Zielonych 2-0. Dublet ustrzelił Christopher Welde. Derbowe mecze Lecha i Warty można określić mianem meczy przyjaźni. Kibice na trybunach żyją w zgodzie. Zieloni od powrotu do ekstraklasy dostarczyli Lechowi komplet punktów w każdym z 7 meczy. Lech przed tym meczem miał kłopot w ofensywie. Niebiesko-biali nie strzelili bramki od 450 minut. We wszystkich rozgrywkach mecz z Wartą miał być przełamaniem złej pasy. Od pierwszego gwizdka drużyna Mariusza Rumaka ruszyła do ataku. W pierwszych 15 minutach dwie okazje na zdobycie bramki miał Christopher Welde. Norweg stanął oko w oko z Jędrzejem Grobelnym. Bramkarz Warty nie dał się pokonać. Zieloni mieli swój pomysł na ten mecz. Próbowali zdobyć bramkę strzałami zza pola karnego. Próby Kajetana Szmyta i Mohameda sprawiły problem Bartoszowi Mrozkowi. Zieloni powinni objąć prowadzenie w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Miguel Luis dośrodkował. W polu karnym Eppel nie złożył się do strzału i piłka musnęła tylko jego nogę. W drugich 45 minutach Lech starał się być konkretniejszy. Efekt przyszedł już w 52 minucie. Filip Marfiński zagrał w 16 do Christophera Welde. Norweg strzałem po ziemi pokonał Grobelnego. Zieloni po stracie bramki nie złożyli broni i dalej kreowali akcje ofensywne. Dobrą sytuację miał Maciej Żurawski. Po jednym z dośrodkowań strzelił nad poprzeczką. W 70 minucie Ali Golizadek rozpoczął dobrą akcję Lecha. Irańczyk w tym spotkaniu zagrał na pozycji ofensywnego pomocnika. Golizadek wymienił podania z Filipem Szymczakiem. Napastnik Lecha wyłożył piłkę Irańczykowi, a ten oddał techniczny strzał. Piłka nieznacznie minęła słupek. Chwilę później okazję miał Alan Czerwiński, który dostał podanie przed bramkę, ale strzelił prosto w Grobelnego. W 80 minucie Alan Czerwiński zaliczył asystę. Obrońca Lecha zagrał piłkę do Christophera Welde. Norweg przełożył obrońcę i oddał strzał na dalszy słupek i tym samym skompletował dublet. Warta próbowała jeszcze zdobyć bramkę kontaktową, ale bez większych konkretów. I po raz ósmy z rzędu Lech ograł Wartę. Zawodnicy Mariusza Rumaka wskoczyli na trzecie miejsce w tabeli. Natomiast Warta jest 14. Wczoraj rozegrano jeszcze jedno spotkanie. Zagłębie bezbramkowo zremisowało ze Stalą. A w dzisiejszym spotkaniu rozgrywanym o 12:30 Krakowia zremisowała z Widzewem 2-2. Także moi kochani, na dzisiaj to jest koniec. Ja się już z wami żegnam. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Także do zobaczenia na kolejnym filmie. Miłego popołudnia. Trzymajcie się. Cześć.